Nie wiadomo natomiast, kiedy na duży ekran wejdzie Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Według krytyków to najbardziej oczekiwany polski film tego roku. Na jego dokończenie brakuje jednak 2,5 miliona złotych. Kilka tygodni temu o wsparcie zaapelował w internecie reżyser. Teraz do apelu przyłączył się prezydent Przemyśla. Kolbuszowski skansen. To tu w maju ubiegłego roku były kręcone pierwsze sceny filmu Wołyń. Skansen zamienił się w wołyńską wieś 1939 roku, a reżyser przekonywał wtedy, że film trafi do kin jesienią. Ale ostatnie informacje ogłoszone w internecie są niepokojące. Jesteśmy po pierwszych projekcjach, pozytywnie o tym, co widzieli. Wypowiadają się ludzie emocjonalnie związani z kresami, a także historycy. I to jest dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że do zakończenia filmu brakuje nam jeszcze kilku dużych, zbiorowych, symbolicznych i ważnych dla wymowy scen. Z powodów finansowych nie udało nam się ich zrealizować. Brakująca kwota to 2,5 miliona złotych. W akcję wsparcia filmu postanowił włączyć się m.in. prezydent Przemyśla Robert Homa, który apeluje o nie na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego. Jego zdaniem to ważne, bo to film, który, jak twierdzi, jest ważnym symbolem dla wszystkich Polaków. Powinniśmy jako narody, o czym wielokrotnie mówimy, budować nasze relacje na prawdzie. I taka jest też intencja i takie jest też przesłanie filmu. Właśnie nie mur, ale most, który ma nas połączyć. I to przesłanie do mnie bardzo trafiło. Apel prezydenta, jak się okazuje, trafił już do mieszkańców Przemyśla. Warto wspierać i reklamować, bo to jest dużo, dużo lat temu, ale jednak młodzi ludzie nie wiedzą o tym. Jest to kawał historii. Czyli gra warta świeczki. Tak, na pewno. Żeby się Polacy dowiedzieli, jak kiedyś było i też naprawdę warto. I jestem za tym, żeby jakąś akcję zrobić, żeby przeprowadzić taką zbiórkę. Wołyń będzie pierwszym filmem fabularnym, który ma pokazać, jak wojna i nacjonalistyczna ideologia zmienia ludzi, a z życzliwych sąsiadów czyni zbrodniarzy. Smarzowski liczy na to, że film wywoła dyskusję i pokaże prawdę o zbrodniach popełnionych na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Premiera zaplanowana jest na jesień 2016 roku. Produkcję można wspomóc, wpłacając datki bezpośrednio na konto Fundacji na rzecz filmu Wołyń.